W najbliższych latach możemy spodziewać się kilku remake'ów gier z serii Assassin's Creed. Taką informację podał dyrektor generalny Ubisoftu pod koniec czerwca. W tym filmiku postaram się ocenić, które części mają największą szansę na odświeżenie oraz które części faktycznie takiego remake'u potrzebują. Zapraszam do oglądania. Na wstępie proszę Cię o zostawienie łapki w górę oraz zasubskrybowanie kanału. Dzięki temu możesz pomóc mi w rozwoju, za co Ci dziękuję. Rozpocznijmy od cytatu. Yves Guillemot, dyrektor Ubisoftu, pod koniec czerwca udzielił wywiadu na stronie firmy, w którym stwierdził: po pierwsze, gracze mogą z podekscytowaniem czekać na remake'i, liczba mnoga, które pozwolą nam powrócić do niektórych gier z przeszłości i odświeżyć je. W naszych starszych odsłonach Assassin's Creed nie brakowało światów, które nadal są wyjątkowo bogate. Po drugie, odpowiadając na Twoje pytanie, będzie wiele różnorodnych doświadczeń. Cel jest taki, by gry z serii Assassin's Creed ukazywały się bardziej regularnie, ale nie chodzi o to, by wrażenia co roku były takie same. To pokazuje, że Ubisoft pragnie prawdopodobnie wypełniać luki wydawnicze pomiędzy nowymi odsłonami. Sposobem na to mogą być remake'i starych odsłon. Ponadto firma być może chce rozwinąć światy wykreowane na początku serii i przenieść RPG-owy rozmiar znany m.in. z Valhalla do tych nieco mniejszych części. No to zastanówmy się, jakich remake'ów możemy się spodziewać. Na pewno mamy dwóch faworytów. Pierwszym z nich jest czwórka, czyli Black Flag. O jego remake'u mówi się od wielu miesięcy i fakt, że prace nad nim trwają, jest oczywisty. Przypomnijmy, że Black Flag wyszedł w 2013 roku i był wydawany jeszcze z myślą o PS3 i Xbox 360, stąd pewne zacofanie technologiczne tej produkcji po 11 latach. Ale mimo tego czwarta część nadal jest uznawana za jeden z najlepszych asasynów, głównie za swój piracki klimat. Ponadto gracze wydają się być złaknieni gier w tym typie. Stąd takie wyczekiwanie na inny tytuł od Ubisoftu, który wyszedł na początku tego roku, czyli Skull and Bones, choć raczej trudno nazwać jego wydanie sukcesem. Na pewno odświeżony i rozbudowany Black Flag z dopasowaniem do możliwości technologicznych nowej generacji konsol, dodaniem nowej zawartości w postaci lokacji czy nawet rozbudowaniem historii w grze byłoby czymś, co zachęciłoby wielu graczy do powrotu na Karaiby. Z jednej strony uważam, że Black Flag i tak jest świetny, nawet po tylu latach i aż tak nie potrzebuje odświeżenia, ale z drugiej strony aż chciałoby się zobaczyć grę z otwartym światem, w której znowu moglibyśmy siać popłoch na Morzu Karaibskim, ale wykonaną na miarę 2024 roku. Pytanie tylko, czy Ubi będzie w stanie utrzymać poziom tej produkcji, bo przy rozgrzebywaniu kultowych tytułów zawsze istnieje ryzyko, że z różnych względów nowsza wersja może nie dowieść odpowiedniego poziomu. Z drugiej strony widać ewidentnie, że prace nad nowym Black Flagiem trwają przez dłuższy czas, a to sugeruje, że studio mocno się przykłada do tego, aby nie zepsuć tego wydania poprzez zbytni pośpiech. Jestem ciekaw, czy uważacie, że remake akurat Czarnej Flagi jest potrzebny. Dajcie znać w komentarzu. Drugi mocny kandydat na solidny remake to pierwsza część serii. Gra, od której wszystko się zaczęło. Dokładnie 13 listopada 2007 roku pierwszy AC wyszedł na PS3 i Xbox 360, a pół roku później na komputery. Od tego czasu nie doczekaliśmy się ani jednego odświeżenia czy konwersji tej odsłony na nowsze generacje konsol. To oznacza, że aktualnie w jedynkę mogą zagrać tylko posiadacze starej generacji i wersji pudełkowej na komputerze. Trzeba też przyznać, że gra bardzo się zestarzała technologicznie. Już w stosunku do trylogii Ezio, a więc bezpośredniej kontynuacji, przygoda Altaira wydawała się bardzo schematyczna, nużąca i powtarzalna. Oczywiście również mechanika gry dopiero raczkowała, a więc podejście do tej odsłony może być odpychające dla młodszych graczy. Dodatkowo bardzo dużą część fabuły stanowił wątek współczesny, który jak się okazało na przestrzeni całej serii nie był jej najmocniejszą stroną. Powodów dla stworzenia takiego remake'u jest wiele. Kolejnym byłaby perspektywa sukcesu finansowego, bo niewątpliwie, choć Altair może już nie jest najpopularniejszym z asasynów, daleko mu do sławy na przykład Ezio, ale jednak to on stanowił od zawsze wyznacznik i pierwowzór dla każdego głównego bohatera z tego cyklu. I niewątpliwie po odnowioną jedynkę chciałoby sięgnąć zarówno to starsze, jak i młodsze pokolenie. Ja bardzo bym sobie życzył czegoś takiego, bo obszar Ziemi Świętej w okresie wypraw krzyżowych na to zasługuje. Chciałbym ponownie zobaczyć Jerozolimę, ale w takiej dużo większej i ciekawszej wersji. Może otrzymalibyśmy otwarty świat na miarę Valhalla albo Odysei. No i niektóre wątki Altaira i jego mentora mogłyby zostać rozwinięte, a chyba wielu z Was przyzna, że to właśnie początkowe części posiadały najbardziej wciągającą i intrygującą fabułę. W dalszej kolejności życzyłbym sobie remake dwójki lub Brotherhooda. Z jednej strony ruszenie tak świetnych części, które do dziś sprawiają masę frajdy, byłoby sporym ryzykiem, że Ubi coś zepsuje,
ale z drugiej od zawsze kochałem włoskie części serii. I o ile tutaj chciałbym, aby historia została niemalże nienaruszona, to bardzo życzyłbym sobie rozbudowania świata gry. Może fajnym pomysłem byłoby dodanie jakiegoś nowego miasta, może Neapolu, które odwiedzamy tylko epizodycznie, albo rozbudowanie obszarów pozamiejskich, aby pozwiedzać piękną renesansową Italię. Myślę, że to byłoby coś, co przyciągnęłoby niejednego gracza do ponownego poznania historii Ezia. Czy jeszcze jakąś część bym widział w formie remake'u? Uważam, że odświeżanie gier wydanych po Black Flagu mijałoby się z celem, a jeśli już, to za kilka lat. Wolałbym już zobaczyć nowe tytuły w serii, dlatego ostatnią opcją wydaje się być trójka, chociaż nie mam pewności, czy Ubisoft będzie mocno zainteresowany powrotem do niej. Przede wszystkim jej remake nie gwarantuje takiego sukcesu jak w przypadku wcześniej omawianych odsłon, bo nie ma takiego uznania w oczach graczy. Wydaje mi się, że to, co mogłoby przyciągnąć ewentualnie graczy do nowej wersji trójki, to rozbudowanie nowych lokacji, czy też rozwinięcie historii w jakikolwiek sposób. Podsumowując, jak widać, Ubisoft niewątpliwie ma bazę do tego, aby w najbliższych latach wydać parę naprawdę ciekawych remake'ów. Możemy narzekać na politykę firmy, ale z drugiej strony, chyba wielu z nas będzie zadowolonych, jeżeli niektóre odsłony faktycznie doczekają się modernizacji. Na które remake'i czekacie najbardziej? Jedynka, Black Flag, a może któraś z odsłon Ezia? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem ciekaw, która opcja wygra. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na inne materiały na moim kanale.